Kolejny zaprzęg. Krzysztof Dzikowski i Dariusz Zając przed państwem. Witamy, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof otrzymał sygnał do startu. Tym razem widzimy karę koniki w zaprzęgu. A jak już wcześniej wspomniałem, prowadzącym jest pan Krzysztof Dzikowski przy współpracy pana Dariusza Zająca. Ty widzisz ciężkie 4 minuty. No i zobacz. I błąd za 5 karnych sekund. Razem mamy już 2 błędy, co kosztuje 10 karnych sekund w przejeździe. Przed państwem przeszkoda numer 11 pokonywana przez pana Krzysztofa Dzikowskiego. Ponownie widzimy ciężką pracę luzaka. Czternastka bezbłędnie. Zmierzamy do przeszkody numer 15. I teraz mała łamigłówka, która rozpoczyna się od przeszkody numer 16. Pola numer 17. Teraz na lewo. Do przeszkody numer 18. Błąd na przeszkodzie numer 22. No i ciekawe teraz, jak ta przeszkoda wodna.
niestety z problemami. Kolejny błąd. I ostatnia przeszkoda. I za nią finish. I uwaga, czas 4 minuty 17 sekund, to jest czas rzeczywisty przejazdu. Łącznie 4 minuty 37 sekund. I to był pan Krzysztof Dzikowski.